STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Korony Kielce. Ja, eigentlich gibt's halt gar nicht viel zu sagen. Das war eine Katastrophenleistung. Ich habe mir gerade die Tore nochmal angeschaut. Also, was wir heute für Tore kassiert haben, geht eigentlich gar nicht. Właściwie nie mamy dużo do powiedzenia. Wiemy, że to było z naszego wykonania dzisiaj katastrofalny występ. Patrzyliśmy teraz jeszcze raz, w jaki sposób straciliśmy te bramki i stwierdziliśmy, że takie coś właściwie się nie może wydarzyć. Man sieht eigentlich, die letzten zwei Wochen bin ich immer hier in der Presse gefragt worden, oh, Corona spielt zu defensiv, Corona spielt zu defensiv. Ich weiß, warum wir defensiv spielen. Das hat man heute gesehen, warum ich defensiv spiele. Weil wir einfach nicht diese Aggressivität, diesen Biss, was wir letztes Jahr gehabt haben, das ist einfach nicht da. Und daher muss man dann als Trainer auch über Taktik nachdenken. Prasa nas często w ostatnich dwóch tygodniach pytała, dlaczego my tak defensywnie występujemy. Sądzimy, że dzisiaj to było widoczne. W ofensywie nam brakuje może tego odpowiedniego czegoś, co w tamtym roku mieliśmy i przez to musimy się dużo zastanawiać, jak w tej fazie wystąpić taktycznie. Ich glaube, wir haben heute mehr Tore kassiert, als wir in den letzten sechs Spielen. Für das, dass wir hier eigentlich offensiv spielen wollten, eigentlich auf Sieg spielen wollten, ja, ist es genau andersrum passiert. Aber gut, so ist es, das ist Fußball. Großen Kompliment an Sosnowitz. Die haben das top gemacht, muss man auch mal sagen. Und alles Gute. Chcieliśmy dzisiaj ten mecz wygrać, zagrać ofensywnie. Wyszło jednak na odwrót. Chcemy ale też z drugiej strony pogratulować przeciwnikowi, który sobie dzisiaj zasłużył to zwycięstwo. Taka jest piłka. Bardzo dziękuję. Czas na pytania. Prosiłbym o podniesienie ręki. Będzie dostarczony mikrofon przewodowy. Dobrze, tu trenerze, zostaliśmy wywołani trochę do tablicy. Teraz sobie pozwolę być adwokatem diabła, bo wydaje mi się, że tej gry ofensywnej to jakoś tak specjalnie dużo dzisiaj nie było. To w zasadzie no, nie obiegało specjalnie od tych poprzednich kolejek. Także nie wiem, dlaczego akurat trener tutaj prasą się podparł, żeby wytłumaczyć tą porażkę. Er sagt, dass wir jetzt in den letzten Spielen oder dass es heute keinen großen Unterschied gemacht hat in der Offensive im Vergleich zu den letzten Spielen. Deswegen versteht er nicht ganz, weswegen wir diese Niederlage mit der Offensive erklären wollen. Diese Niederlage habe ich nicht mit der Offensive erklärt, sondern mit der Defensive. Weil ihr seit Wochen sagt, wir spielen zu defensiv. Deswegen spielen wir zu defensiv, weil wir dann kein Tor kassieren. Nie tłumaczyliśmy to wcale dzisiaj tą porażkę ofensywą, tylko defensywą. My dzisiaj straciliśmy cztery bramki i dlatego w tamtych tygodniach albo poprzednich tygodniach wystąpiliśmy troszeczkę bardziej defensywnie. Okej, nie będę dążył, bo to nie jest ważne. Spytałbym bardziej o Bielicę. Podpisujemy kontrakt z zawodnikiem dwa dni temu. W protokole jest wpisany Łukasz Kosakiewicz i godzinę przed meczem jest zmiana, którą trener tłumaczy tym, że jednak to jest zawodnik lewonożny, więc lepiej, żeby zawodnik lewonożny zagrał. To nie wiem, to wygląda tak, jak trener nie wiedział, kogo ściągamy. I wpisuje jednego zawodnika do protokołu i nagle przed meczem wszystko się zmienia. Er spricht den Wechsel vor dem Spiel an von Kosakiewicz auf Bielica. Er hat jetzt explizit gesagt, dass es so aussieht, dass wir nicht wirklich wissen, wen wir verpflichten. Weil der Spieler erst vor zwei Tagen verpflichtet wurde und wir erklären das jetzt, diesen spontanen Wechsel oder diesen kurzfristigen Wechsel mit dem linken Fuß. Habe ich das in der Presse erklärt? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendjemand von der Presse gesagt habe, dass Bielica spielt wegen linker Fuß. Nie przypominamy sobie, że takie coś powiedzieliśmy, że Bielica występuje przez lewą nogę? Poszło przez internet, że komo. Ja tego nie słyszałem rzeczywiście, dlatego pytam. Poszło rzekomo przez internet, rzekomo, że tak było powiedziane w wywiadzie przedmeczowym, bodaj w kanalu.
er hat es auf, also er hat es nicht mit eigenen Ohren gehört, er hat also es nur im Internet gelesen. Also wenn man etwas nicht mit eigenen Ohren hört, kann man es ja auch nicht interpretieren. Że kiedy się nie słyszy na własne uszy takie rzeczy, to ciężko o takich rzeczach rozmawiać. Dlatego, panie trenerze, pytam, rozumiem, że w takim razie takie słowa nie padły. Okay. To ostatnie pytanie, żeby już tutaj nie przetrzymywać mikrofonu. Kuba Żubrowski dostał rykoszetem za tą wypowiedź po meczu poprzednim, że taką grą się nie zdobywa kibiców i nie przyciąga na stadion, czy to po prostu jakieś taktyczne? Ja, Żubrowski hat nach dem letzten Spiel gesagt, dass man mit so einem Spiel, wie wir das letzte Woche gespielt haben, mit der Spieleinlage keine Fans ins oder das Stadion nicht füllt. Er fragt jetzt, ob er deswegen auf der Bank saß oder ob das taktische Gründe hatte. Leute, ihr müsst mal öfter zum Training kommen. Dann würdet ihr solche dumme Fragen nicht stellen. Zapraszamy was częściej na treningi, to byście takie głupie pytania nie zadawali. Weil Zibula war bis vor zwei Tagen verletzt. Żubrowski hat die ersten drei Tage auch nicht trainiert und Gadowski saß heute immer noch mit einer Erkältung auf der Bank. Und wenn man das Training öfter begleitet und man sieht, wie er trainiert oder nicht, dann braucht man keine solche Fragen stellen. Gdyby Państwo były częściej na naszych treningach, by Państwo wiedziało, że Cebula dopiero dwa dni temu wrócił do treningu i podobno wygląda u Żubrowskiego, który pierwsze treningi w tym tygodniu go nie było. I Gadowski dzisiaj też siedział na ławce, bo jednak nie wystarczyło. Chodziło tylko o Jakuba, nie o Cebulę i nie o Gadowskiego. Dziękuję. Ja też dziękuję. Mamy tutaj kolejne pytanie. Proszę się przedstawić. Mateusz Kaleta, CKSport.pl. Panie trenerze, chciałem zapytać, mówił Pan troszeczkę o grze w defensywie. To była dosyć mocna strona Korony w poprzednich meczach. Nawet jeżeli nie wszystko wychodziło, to z Lechią Gdańsk było czyste konto, z Pogonią Szczecin też 1-1. Dzisiaj Korona traci 4 bramki i to są takie bramki stracone po dosyć indywidualnych błędach. Co się stało, że ta gra w defensywie tak nagle się rozsypała w dzisiejszym meczu? Wir waren bis zum heutigen Spiel dafür bekannt, dass wir eine sehr starke Defensive haben. Wir haben auch in den letzten Spielen ganz wenig Gegentore kassiert. Heute sah das anders aus. Wir haben 4 Gegentore kassiert nach teilweise individuellen Fehlern. Er fragt, was genau passiert ist. Ja, wie ich gesagt habe, die letzten Wochen haben wir einen Schritt gegen den Ball defensiver gespielt und daher standen wir ganz gut. Und heute wollten wir eigentlich sehr hoch angreifen, wollten wir mehr Druck ausüben und daher haben wir in der Defensive diese katastrophalen Fehler gemacht, die dann zu den Toren geführt hat, weil einfach dann keine Absicherung mehr da war wie die letzten Wochen. Tak jak tłumaczyliśmy w ostatnich tygodniach, graliśmy troszeczkę defensywnie i myślimy, że to był powód, dlatego też mniej bramek traciliśmy dzisiaj. Chcieliśmy wystąpić wyżej, chcieliśmy zaatakować przeciwnika wyżej i sądzimy, że to był powód, dlaczego dzisiaj tak to wyglądało. Aber wie gesagt, es war insgesamt eine katastrophale Leistung. Man muss ganz klar sagen, ich glaube, ich habe gerade vorher versucht zu erklären, was Fließband auf Polnisch heißt. Wissen wir es jetzt? Nein. Chcemy jeszcze raz powiedzieć, że dzisiaj to był katastrofalny występ całej drużyny. Trener mówi, że przed chwilą już w szatni próbował wytłumaczyć, co to jest fließband, ale niestety nie znam polskiego słowa. Jak w fabryce się coś fabrykuje, to jak jest jedna część, bo dwa części, ona jeździ na takiej taśmie. Ja, na taśmie. Ja, so. Und in Deutschland sagt man, wir haben heute Fehlpässe nach fließband gemacht. W Niemczech się mówi, że dzisiaj robiliśmy takie, jakbym to przetłumaczył, że robiliśmy błędy na taśmie dzisiaj, przez cały mecz. Und das war nämlich mit das größte Mango in unser Spiel, dass wir überhaupt keine Ruhe in unser Spiel gehabt haben, weil jeder Pass war weg. I to dzisiaj był właśnie nasz największy błąd, bo dzisiaj w ogóle nie mieliśmy spokoju przy piłce i praktycznie popełnialiśmy zawsze błędy. I to nie tylko jeden, tylko ich było mnóstwo. Und wenn natürlich nach jedem Ballgewinn sofort der nächste Pass ist, ist normal, dass die ganze Abwehr offen ist.
I właśnie tak to wygląda w piłce, że kiedy się zdobywa piłkę i się podaje pierwszą piłkę do przodu i ta piłka nie dochodzi, to wtedy jest to całkiem normalną rzeczą, że drużyna nie jest posortowana w tej chwili. Und mir hat heute auch eine Aggressivität gefehlt, die wir sonst immer gezeigt haben, die war heute auch nicht da. Dzisiaj dodatkowo brakowała pewna agresywność w grze, której do tej pory mieliśmy. Und dann verliert man so eine Spiele. I później wychodzi taki wynik.